Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok i oficjalnie rozpoczynam wycieczkę po Gdańsku. Wizytę w Gdańsku, moi drodzy, należałoby zacząć od plaży. Niestety nie jest zbyt ciepło, nikt tu się nie kąpie, słońce nie świeci. 19-20 stopni, zresztą w nocy też zdążyliśmy zmarznąć, ponieważ w hotelu jeszcze nie grzeją. Leżałem pod dwiema kołdrami. Ale zdaje się, niska temperatura nie przeszkadza ani wronom, ani mewom, które w morzu bawią się wyśmienicie. Przestań za mną chodzić, bo się krępuje. Śledzi mnie. Trójmiasto w całej plażowej okazałości. Jesteśmy w Gdańsku, to już wiecie. Tuż za nami jest Sopot, a trochę dalej Gdynia. Jeżeli ktoś jest fanem spacerów, to na pewno miałby tu co robić. Pora obiadu. Postanowiliśmy poszukać jakiejś ekskluzywnej restauracji. Jak najbardziej. Dotarliśmy na miejsce Amber Expo. Moi drodzy państwo, zobaczymy, jak będzie w środku. Jesteśmy w hali A, jeżeli mnie słyszycie. Chłopaki coś tam testują cały czas i jest głośno. Za nami, właściwie jest tu kilka stanowisk na tej hali. Za nami najładniejsze poświęcone modzie, a jakże? Przyszliśmy trochę za wcześnie, to dopiero wstęp do całej imprezy, ale być może będę miał szansę opowiedzieć wam o tym, co tutaj widzę, zanim zacznie się prawdziwy hałas. Podnośniki, youtuberzy związani z grami. Muzyka, która gra cały czas, dużo się dzieje, a to dopiero początek Likes Festival w Gdańsku, yeah! Tak jest, moi drodzy, zostałem artystą! Tak jest tu napisane, czyli to jest prawda! Można się wreszcie przejść w spokoju i ciszy, tutaj, po tej hali. Dla mnie to też jest właściwie zagadka jeszcze, ja przyglądałem się tylko pobieżnie. Mieliśmy okazję odwiedzić strefę z modą, tam dziewczyny są malowane w różne ciekawe barwy. Miejmy nadzieję, że nie są to barwy wojenne. Tu jest strefa związana z graniem, tuż za mną i będą tu przypuszczalnie grali. Jest tam FIFA, chociaż są delikatne problemy ze sprzętem, ale mam nadzieję, że wszystko zostanie naprawione. Tutaj jest cała część związana z reżyserowaniem dźwięku, czy kontrolą tego dźwięku. Na scenie dużo się dzieje, tam chłopaki śpiewali. Tak, chyba można to nazwać śpiewem, ja właściwie gatunków muzycznych tak dobrze nie rozróżniam, ale to co oni robili było chyba śpiewem. Tutaj będą piękne dziewczyny na pewno prezentować piękne ubrania, bądź też piękne fryzury. Jeszcze nie wiem, ale wygląda to dosyć interesująco. A tu jest część poświęcona kuchni i gotowaniu. I tu ponoć będzie, znaczy wydaje mi się, że tutaj będzie Piotr Ogiński i tutaj będzie, no jak mu tam, Boże, najważniejsze nazwisko, wyleciało mi z głowy. Dyrektor artystyczny. Czesław śpiewa. Czasów Mozil. Wybaczcie, jestem tak podekscytowany tym, co tu się dzieje, że po prostu pewne ważne, istotne rzeczy wypadają mi z głowy. Miejmy nadzieję, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. I wiecie co? Być może jeszcze się zobaczymy tutaj, ale na dzisiaj już wystarczy. Dużo ciekawych rzeczy wam pokazałem, związanych z początkiem imprezy. Co będzie dalej? Może zobaczycie jutro, jak będziecie mieli ochotę mnie odwiedzić. Tak czy inaczej, życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że ten poranek tym razem spędziliście ze mną radość. Hej, hej!